Dobra, wskakujemy w łódkę, jedziemy właśnie pod samo wejście do galerii i wydamy dziś bardzo dużo pieniędzy, bo jak widzicie mam ich prawie calusieńkie tutaj EQ, no tutaj cały jeden pasek złota. Witam serdecznie, Elviso, Elviso, ja nie mogę iść dalej niestety, mam pewien problem, bo no widzisz, tutaj, o nie, ja może wrócę do łódki, tak podjadę. Oj, przepraszam. W czerwonym dywanie, tylko ja niestety mogę iść, no innej opcji ja tutaj nie widzę. I tak, oczywiście idziemy czerwonym dywanem. Ej, coś mi tu wpadło, no dobra, jakoś może sobie poradzę po tych schodach. Oj, tu nie ma windy, Elviso, wiesz, no. To twoja galeria, trzeba zdobyć. Ale no dobra, ja wchodzę, oczywiście sport to zdrowie. Tam nie idziemy. Ej, ale czemu nie? Kurde, chcę przejść. Nie mogę? Nie, no dobra, wracam. Elviso, wiesz, że ja mam bardzo dużo teraz pieniążków przy sobie? No widzę po pańskim kostiumie, panie mordeczko. Kostiumie? To jest ręcznie szyta złota zbroja, rozumiesz? Szyta była. 57, wiem. Dobra, Elviso, słuchaj, ja tutaj mam naprawdę dobrą ofertę. Chcesz kupić masełku? Więc tak, Blazerot 3 złota. A może dla kolegi tajemniczego masełko? Masełko? No zobacz skrzynkę z masełkiem. Podaj hasło na masełko. To pisze w książeczce. Masło, myślę. Dobra, zobaczę. Pewnie, żeby dać suba agent X-owi. Więc tak, już ty wiesz, co się kryje pod tym masełkiem? Ty. To jest hasło? Ty wiesz, co się kryje pod tym masełkiem? Nie chcę wierzyć. Wiesz co, dziękuję. W każdym bądź razie, ja chcę zakupić tutaj kilka rzeczy. No dobra, powiem ci, bo tobie nie mówiłem jeszcze. No. To jest masełko. Pufferfish! Nikomu nie mów! Dobra, nie mówię. Ale dobra, słuchaj, Elviso. Ja tutaj myślę, że... No jedzonko, Agentix jest głodny tutaj, no ale się wysilę. Wołowinka. No 5 złotych. Co tak tanio, co to jest? Co to jest dla takiego konsera jak ja tutaj po prostu, który przyszedł i wiesz, no mam nadzieję, że dobrze tutaj zaprezentujesz. Nie ma lepszego sklepu w tej galerii. No dobrze, bo liczy z tym, że tutaj możesz dobry zarobek dzisiaj mieć i to bardzo. Ja widzę. No dobra, więc powiedz mi, co tutaj mogę właściwie kupić? Jako ekspedient bardzo polecałbym nasze ręcznie robione ciasto. Ciasto? Z gumi jagód. Biorę wszystkie. Okej, więc Elviso, masz książeczkę, ja tutaj już celowo przygotowałem, żeby nie robić kłopotów i no, ten. No, możesz od razu zapisywać. Elviso, no mam, to mam swoją. Gdzie tu jest jakiś koszyk, gdzie ja to mam wiesz, ja potem wszystko do pana domu dostarczę. Ja chcę tutaj, wiesz, od razu wiedzieć, co kupuję, żeby nie było. Ja jednak. Tu jest koszyk. Tu jest koszyk, no dobra. No to ja chcę tutaj, wiesz, odkładam ci rzeczy, to. Jakieś masełko będzie? No Elviso, ja w ogóle wiesz, zapomniałem, bo ja tobie miałem zapłacić za to, że dzisiaj będziesz mi pomagać trochę, no więc masz tam, tak, żeby... Za dywan tyle pieniądzów? No Elviso, ja chcę tutaj, wiesz, pozakupywać trochę rzeczy. No dobra. No to chcę ciasta, to przełożysz je tutaj do koszyka. Ile ciast będzie? Wszystkie biorę. Cztery ciasta, tak, dokładnie. No, to ja sobie tutaj policzę, ile jest pieniążków. Ale ja nie masz co liczyć na bieżąco, to dopiero pod koniec, bo tutaj gościu to tam tydzień zajmie. Okej, Elviso. Jagódki świeże polecam, 7 złotych, a... No dobra, ale to wezmę tanie. Jedne, spróbuję. Jedne tylko? Tak, no bo w sensie wiesz... Tak mało? Jeden stack. To mało? No nie wiem, no to mogę wziąć dwa. Niech ci będzie. Czy to jest dwa, co najmniej tak, polecam? Trochę wstyd będzie na dzielnicy. Dobra, miodek. Co to tak tani miodek? Biorę trzy od razu. Tylko trzy, a brałem się wszystkie. No ale właśnie to jest, są wszystkie. Więc. No dobra. Dobra, co tutaj dalej mamy? No masełko mnie bardzo interesuje. Masełko! Okej, Elviso, no masełko. No, jakieś tam masełko. Pod ladą tam, no. Dobra, więc ja to kupuję, oczywiście. Ile masełek? Mam 15 przy sobie. Biorę wszystkie, ci powiem. Wszystkie masełka! No. A masełko drogie jest. A ile? Za sztukę 5 zł, ale to naprawdę nie jest dużo. Masełko raz jeden hasło. Myślałem, że za sztukę, ale no dobra, niech ci będzie. Biorę wszystko, no i tak. Tam już zapakowane, panie agentiki. No dobra. Słuchaj, no nie wiem, mi z jedzonka to więcej się nic nie przyda, myślę. A może zupkę ręcznej roboty, sam grzyby zbierałem. Nie lubię grzybów. Bardzo nie lubię, serio. To jest po twojej willi, to muszą być jakościowe. Nie lubię grzybów. Na spróbę, no spróbuj. Może lawę, może... O, blazerody ci wszystkie wykupuję, elo. Wszystkie? Tak. No więc tak, elegancko. No i myślę, że to chyba kurtaszek? Wszystko, bo... Kurtaszek jeszcze? Co? Kurtaszek? 64 za 4 złota.
A biorę też wszystkie, a no, dawaj proszę. Pan. Dobra, no i dobra, czy tutaj coś jeszcze ciekawego znajdę, czy nie? Kalkulator odpalamy. No nie, no nie ma stejków, to nie ma co. Nie ma stejków? Ciasteczka, które mi ukradłeś darmowe. Chcesz kupić ciasteczka? Nie, bo mi je ukradłeś, to nie kupię. Nie, one były darmowe, to ja sobie po prostu wziąłem. Jak to, kradziesz pan mnie? Można karsza? Było wziąć jedno. Darmowe, no, a wziąłeś trochę więcej niż jedno. Darmowe, więc... to darmowe. Dobra, Elviso, co tutaj masz? No chyba tyle stąd. Ja to chcę podsumuję też... wszystko. Wiesz, Elviso, zaraz pójdziemy do pana Aberki też zakupy zrobić. O fuj! Czemu? Jego czemu? Sklep? Trzeba tutaj, wiesz, co on o tobie zaraz ci mówi? Pomóc Aberce, ale... No wiesz, jak ktoś jest głupi, to będzie kogoś wyzywał. No, proste. Nie, on tam skubany jest, dobrze. Ale gościu, jak ktoś wyzywa najbogatszą osobę na Milionowicach, która może mu dać najwięcej pieniążków, no to tylko na tym dobra, straci. To będzie 7, 14, dobra, licz tam, ja teraz wiesz, muszę no zobaczyć, jak tam ciśnienie opon w Rolls Royce, co nie? Mhm. Więc tak, oczywiście wyjdziemy, dobra, ziomy, oczywiście, no wychodzimy tutaj z galerii. No, obkupieni jest jesteśmy, myślę, że solidnie. Myślę, że to wszystko pokryje. Jeszcze tutaj ze sobą stack wziąłem tam sztabeczek, ale to, no nie wiem, czy to się wykorzysta dzisiaj. Mam nadzieję, że nie, no bo jednak nedery to jest taka fajna waluta. No, Elviso, jak tam idzie? Liczę. Dobra. Okej, okay, Elviso. To będzie 4,5 stacka sztabek. Tylko? Raz, dwa, to niech będzie 5. 3, 4. Dobrze wyrzuciłem? Powiedz. Tam, nie, jest mniej. Ile jest? Jest 3,5. Okej, czyli 4, okej. 4,5. No. No i tu! No i będzie, no. Nie, gościu, mi tam pasuje. Pasuje. Dobra, zobaczę, czy mnie oszukałeś. A, dobra, już nie zobaczę. W każdym bądź razie wywalone. Możemy przejść do kolejnego sklepu, chcę zobaczyć. No nie idźmy tam. Ale czemu? Czemu on gorszy, on wiesz co on sobie mówi? Nie wiem. Najgorszy sklep mówi. Elviso. A trójzą bo ciebie kupiłem. Elviso, dobra, wiesz co? Skoro on tak mówi, no to trudno, ja chcę sam zobaczyć co mogę kupić, ja mam pieniądze. No ale ja chcę przejść, Elviso. No, dywan. Jest! Dobra, jesteśmy i tak. Ej, ale tu, oj, ale tu wiesz, tak ciężko chodzić. Już sobie poradzisz. No dobra, już, przechodzę oczywiście dywanem, żeby tutaj, no nie było problemu, nie trzeba byłoby też jakoś specjalnie skakać. O, proszę bardzo. No i dobra, co my tu mamy? No mamy tutaj ciekawą rzecz. Mamy TNT, jedna sztuka za 5 złota? No. Czy gościa prąbał? Przecież to poczekaj, aż biorę kalkulator w rękę. Okej, okay, otwieramy nie? Kalkulator, ziomki, i słuchajcie. Jedna sztuka, czyli stack by kosztował, czy mnie porąbało? 320? Co? 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 Nie, no nie, bez jaj. Gość przesadził. No. 320 to byłoby ponad... No żeby tak nie powiedzieć, ale za dużo. Za dużo! To nawet no dla mnie jest za dużo, ja bym nie chciał za to. Tak trzeba powinno być maksymalnie. No dwa ja bym powiedział, to jest okej! Ja musiałbym dać furkę, ale no wiesz, ja tam... No dobra. Zobaczmy. Ender perełki, jedna sztuka, dwa złote. U mnie były tańsze, jak jeszcze były. No dobra, no to bierzemy oczywiście tutaj dwa złote, czyli za 16. Jedna sztuka to 2 złote. Czyli 16 razy oczywiście 2. No to będzie tutaj 32, 64, ja oczywiście tutaj jeszcze jeden stack miałem, no i jeszcze jedno złoto, no to oczywiście doliczymy stack i jedno złoto, więc ja już oczywiście tutaj od razu na bieżąco płacę, okej, dobra, cyk i jedno złoto, gitówa. To jest w ogóle rzecz u niego, ileż ta benzyna ma. No, całkiem. No i tak, buteleczki z Expem są zbyt drogie, no gościu, szanujmy się. No sorry, no. No jedna sztuka, 2 złote. No gościu, jedna sztuka, 2 złote. No, to jest w takim wypadku, za stack miałbym... Ta nie ma żelazo akurat, wiesz? Żelazo, ale je chyba wykupiłem? Nie wykupiłem, no to mogę je wykupić, wykupujemy. Całe? No a co? No dobra, więc tak, za sztukę pół złotego, więc to jest... Agent X? Co? Powiem tak, w sumie ze sobą rywalizujemy, co nie? No. Ale coś czuję, że za Barkę mam trochę większą rywalizację niż z tobą. Czemu? No bo on się wie do mojego sklepu.
No. I mówi mi, że ja od niego kopiuję. Ale co ty z niego, u niego skopiowałeś? No mówi, że liść, ale to nieprawda. I lampki, że są tak samo zrobione, no stary. Lampa to rampa, no jest po prostu. No dobra, świetno. Liście też tak zrobiłem, ale to po prostu ładnie wygląda. No nawet właśnie, nie myślałem, szczerze? Nawet nie myślałem, że on miał je tak zrobione i dopiero teraz się dowiedziałem. No. Ale to ja mogę równie dobrze, pójść w tym momencie, Elvisu, chodź. Pójdziemy w tym momencie do mojej willi i ja pokażę. Ja rok temu dałem w ten sam sposób liście, ale... Faktycznie. Ale nie miałem problemu o to, że Abra je dał na sufit, ale ktoś na pewno się o to przypił, no co no, za głupol. No to poznać teraz, widzisz, poznać trzeba Merkę. Nie no, serio, nie to jest no. Taka głupota dla mnie, no Elvisu, no skoro, no ja nie miałbym problemu, że Abra by skopiował Selicie, co mi to zmieni? No on mówi, że teraz będziemy konkurować, że w ogóle rywalizacja, ja mówię mu, dobra, no to ja teraz zrobię od ciebie lepszy sklep. Aha. No dobra, no nie komentuję. W każdym bądź razie sztuka to pół złota, czyli cały stack kosztuje pół staka złota. Co? To dobry biznes. Czyli cały stack, no tak, faktycznie. Czyli za cały stack złota kupuje po prostu dwie sztabki. No prosta matematyka. Dokładnie. No i gituwa. Takie zakupy tu zrobimy. Ja myślę, że teraz, Elvisu, mam do ciebie pytanie. No bo możemy te dywany już ściągnąć z tego sklepu, raczej już tutaj, wiesz. Niech będą na przyszłość. No dobra, no to masz w ogóle dwie sztabki jeszcze nederytu, tak od nas. Dziękuję, słuchaj, ja ci powiem tak, bo zrobiłem już zakupy, już bym wracał sobie normalnie do domku, no wiesz, no tam trzeba będzie na pewno o te zakupy jakoś ze sobą tu wziąć. No perełki to ja wziąłem, żeby wiesz, wygodniej było, ale tak sobie pomyślałem, no kurczę, no... Czy ja jeszcze mogę coś ciekawego kupić? Może masz coś takiego, taki towar spod lady, powiedzmy? Tak się okazuje akurat, że mam spod lady. Co masz? Markowego, oryginalnego Rolexa. Ale przecież... Proszę bardzo. Elvis, nie ma certyfikatu, ale to mniejsza już jest. Ale oryginalny. Przecież sprzedałem ci go z certyfikatem. Cztery sztabki będą. Nie. Nie. Przecież... A może? Przecież ja kupiłem po prostu... Ja mam dużo Rolexów, ja mam dobrą... A może byś to kupił taką ładną płytę winylową z naderu? Elviso? Tak? Masz! Ale ja nie miałem dywanu tutaj, no nie no, ja się... O, chociaż tutaj dobrze, skarbie. Tu jest dywan. Proszę. Dywan, mogę iść po dywanie. Proszę, tutaj mam miejsce dla mnie, idealnie przygotowane. No i Elviso, słuchaj, ja chcę kupić coś ciekawego, coś takiego, wiesz, rzadkiego. Co mogę takiego kupić? Opowiadasz? No jest taka jedna opcja, ale nikomu o tym nie mów. Obraz? To jest obraz... Vincenta van Gerwenbrugga? Maciocharo Kangurinci. Maciocharo Kangurinci? O kurde, zobacz. Ile no pan wiesz, to chce? Jest wykwitny obraz, tylko jeden taki na świecie jest oryginalny. Od Maciocharo Kangurinci, więc wydaje mi się, że on będzie kosztował sporo. O kurde, nie Elviso, ja zapłacę każdą cenę. Dobra, to powiedz mi tak, ile masz? No nie, no tak to się nie będziemy bawić. Musisz połowa ty co... tego, co masz i masz obraz Maciocharo Kangurinci. Nie no dobra, to trochę... Nie, inaczej. Nie w złocie, stary, przecież to jest... A wiesz, co? Nie w złocie, w złocie? Nie, to złoto jest to jest waluta, wiesz, przyszłości. O, tak, przeszłości, teraz jest naryt, gościu. A, no, jeden no krok dobra. 16 wyszły dawno temu. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Ja myślę, że więcej nie dam. Ja myślę, że... Od sześciu, nie? Nie, no mogę resztę w złocie dać, ale nie. No dobra, ale tak pięć sztabek może dać na derytu. Nie, to jest moja cena ostateczna. Ile mi dałeś? Zawsze mi dałeś sześć? Nie wiem, bo wywalone. Dałem ci jeszcze... ogółem kupiłem, co więc nie? Więc zaraz powiedz w swoim sklepie słynny obraz, poczekaj, słynnego artysty. O, tutaj... Ej, ale on się coś... Ty! To już nie jest moja wina. Ej! Cześć, siema, trzymaj się, mordo! No dobra, ziomki, słuchajcie, musimy obraz oczywiście Maciocharo Kangurinci powiesić, bo to jest słynny światowej klasy po prostu artysta. Nie no, ja to będę musiał podpisać jakąś tabliczką, no bo jednak taki twórca w moim sklepie, no to wow, to jest niesamowite. Więc ziomki, słuchajcie, ja mam sprawę prostą. Niech każdy w tym momencie subskrybuje ten kanał, bo tu są codzienne filmy, godzina 14, no dobra, w weekendy się pojawiałem wcześniej, bo o godzince 10, ale do dzisiaj filmik wlatuje właśnie o 10, normalnie w tygodniu godzina 14, gościu, subskrybuj koniecznie. No i cóż, na tym filmiku byłoby to już na tyle. Trzymaj się, no i cześć!